kibice będzie. Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Tym razem gościmy w Łęcznej, a towarzyszą nam zawodnicy Górnika Leandro oraz wychowanek tutejszej akademii Paweł Perdu. Prosiliście nas w komentarzach o odcinek z dośrodkowaniami w pełnym biegu? Oto i on. Pakuj do bramkę. Brawo! Leandro, zacznijmy od tego, jakie są zmienne, co wpływa na podjęcie przez Ciebie decyzji, jaki to będzie rodzaj dośrodkowania. Czy będziesz grał po ziemi piłkę, czy będziesz grał piłkę górną? Co o tym decyduje? No, decyduje, jakie pozycje jest na boisku. Na przykład, jeżeli jest blisko 16, to już po lekarni, wolę zagrać taką lekką piłkę między bramkarzem i obrońcą, wtedy napastnik atakuje tę piłkę z głowy albo z nogi i jest szansa strzelać tę bramkę. Jeżeli jest troszkę dalej, zależy, jakiej sytuacji jest ustawiona linia obrony, może zagrać tę piłkę mocno po ziemi, między 11 i wtedy na obrońcę jest ciężka piłka i nasz napastnik może strzelać bramkę. Tu wspomniałeś o tym zagraniu między bramkarza a linię obrony. To jest raz, że fajne zagranie dla Twojego napastnika, ale też bardzo trudne dla obrońcy. Dla rywali, prawda? Rywal, naprawdę. To jest jedna z ciężkich piłek na obrońcę, rywal. I dla nasz napastnik to jest najlepsza piłka. Nie? Jeżeli każdy rzutka spróbuj zrobić na taki poziomie i graj między bramkarzem i obrońcą, jest duża szansa zdobyć bramkę. Leandro, powiedz nam proszę o ustawieniu nogi przy dośrodkowaniu, bo pokazałeś nam dwa rodzaje dośrodkowania. W obu zauważyłem, że jest bardzo duża siła. Podanie po ziemi to była wewnętrzna część stopy. Jakbyś mógł nawet pokazać na swojej stopie, którą częścią ty uderzasz. Teraz się uderzał tak, nie? Ten uderzenie jest w środku. I wtedy piłka jest idealna, trafi do punktu, który napastnik atakuje. Jeżeli chce dać takie proste nogi, to już jest ciężko dla mnie i na naszych zawodników też dokończyć tego akcję. Ale zobaczcie, jedna sprawa bardzo ważna. Kiedy się dostał ten podanie z linii, jeżeli ja na jeden kontakt poprawię piłkę, na drugi zrobię środkowanie, jest dla nas bardzo dobrze. Dlaczego? Dlaczego, że jest zawsze ciężko na obrońcę. Jeżeli ja poprawię piłkę raz, dwa, trzy, cztery kontakty, już za późno. To już nie ma tempa, nie ma, tak? Nie ma tempu, akcja, obrońca już są na dobre stawienia i jest ciężko zrobić bramkę, nie? Musi być szybko, na jeden, dwa kontakty. I raz poprawię piłkę i drugi rzucę. I wtedy jest super, naprawdę. Okej, okay, a powiedz jeszcze proszę o ustawieniu stopy w momencie tego dośrodkowania górnego z rotacją, bo domyślam się, że to będzie inna część stopy tutaj uderzała piłkę. To było podobne jak i po ziemi, nie? Ale tu był trochę z góry, takie inne rotacje piłka była, ale tu po ziemi. Ale najczęściej duży zawodnik, który gra na bocie, na obrońcę, spróbuje zrobić takie rotacje z piłką, nie? Nie tak, o tak i stopy, o tak, nie tak. Nakrywasz prawdopodobnie tę piłkę stopą. Jakbyś mógł to nawet w zwolnionym tempie. O tu. O tak. Wtedy możesz szukać dobry punkt na kolegę. I nie tak. O tak. I piłka może zagrać, jeżeli jest dalej. Trochę z daleko. Taki punkt na drugi tempo. Ten na walczący piłka z tym napastnik, z obrońcą będzie walczy. Wtedy tak. Ale jeżeli jest blisko już po lekarni, wolę zrobić taki... No. Trochę mocno się wisi, nie? Ale jest dobrze. Okej, okay, a powiedz mi, bo teraz dośrodkowywaliśmy tutaj mniej więcej na wysokości skraju pola karnego. Gdybyś znalazł się pod samą linią końcową, to jaki rodzaj dośrodkowania byś wybrał? Bo już rozumiem, że wtedy ciężko jest zagrać między bramkarza a obrońców. A wtedy bardziej taki, jeżeli będzie po linii, bardziej taki cofany piłkę. Do tego wtedy jest ciężko i dalej jest ciężko na bramkarza, na obronę i na napastnik jest idealna piłka. Wtedy jest trochę inaczej ten rzutka. Ten rzutka jest bardzo płaska piłka i wtedy on atakuje z głową. Nie można było dać rotacji, bo piłka by wyszła za linię, wyszła prawda? Więc to jest inne uderzenie. No i znowu muszę cię zapytać o część stopy, którą uderzałeś piłkę. No to bardziej o tu, nie? Proste podbicie, tak? Proste pobicie. Proste pobicie, lekko piłka. Zobacz, jak ważne też, nie? Kiedy ja zrobię na jednym kontakt, ja już baczę tą kolegę.
I na drugi rzutka musi być, nie? O tak i... I mimo że ty wiesz, gdzie powinni być partnerzy, to jednak zawsze trzeba rzucić okiem, tak, żeby... Ale to dokładnie zaadresować. To jest minimalne, nie ma czasu na mecz za bardzo, nie? Musi być wszystko szybko, na takie dobre tempo. Musi baczyć na kolegę, zrobić dobry kontakt z piłką i dobry rzutka. Dużo wszystko... zmiennych, no bo jeszcze jest przecież obrońca, który cię blokuje. I do tego jeszcze ma obrońca, który pracuje. To jest, jeżeli pokazuje, to jest bardzo proste, ale na mecz to jest trochę ciężko, nie? I nie zawsze widzi dobrze, dlaczego tak wygląda. To wiesz, zaczynamy od podstaw i będziemy z biegiem czasu, nasi widzowie też będą trenowali i następnym razem dorzucimy rywala, tak żeby trochę zwiększyć, podwyższyć poprzeczkę. O! Albo może tak też, nie? Po ziemi! Czy masz jakąś radę a propos ułożenia całego ciała? No bo to od tego zależy, prawda, czy podniesiesz piłkę, czy... To zależy, tak, oczywiście. Jeżeli chcę dać dobry rzutkę, ten ciało... Ja tak chciał to samo. Ten ciało nie może być do tyłu za bardzo, nie? Trochę do przodu i wtedy ty masz siłę tu, siłę i masz dobry rzutkę, masz dobry ciało. Jeżeli będzie tak, jak to... Nie ma szansy, nie? To przerzucone to, będzie, no to, tak? To trochę słabo to wygląda, musi być trochę do przodu, nie tak, nie? Ale trochę tu wyżej i wtedy masz dobre uderzenie. Na tyle, żeby jednak tę piłkę podnieść, prawda? No bo tak. Zawsze mnie uczyli, że żeby podnieść piłkę, to jeżeli się zrobi tak, na pewno ten rzutka nie będzie dobry. Będzie piłka, będzie za trybunę, kibice będzie uuuu. To bramkarze, to już nie. To już jest złe piłki. To no tak, bo to już jest za blisko bramki. Tak, za blisko bramka, nie? Tam bramkarze, to jest piłka na bramkarze. Albo... No to jest dobre. Oglądałeś odcinek chyba z przewrotką. Ale najważniejsze zawsze, pamiętaj wszyscy, ten punkt jest 11. Na 11 metrów, jeżeli piłka jest zagrana na tym punkcie 11 metrów, zawsze jest dobry na nasz napastnik. On ma możliwość atakować tę piłkę i obrońca i bramkarz nie ma szansy. No to tak, jest... bramkarz na 11 metrów to rzadko kiedyś. Tylko w NDFSA taki poziom, taki bramkarz był, nie? Takiego, nie? A jak będzie mocne dośrodkowanie, nie jakiś balon, to nie będzie wychodził bramkarz. Nie będzie wychodził bramkarz. No, nie zdąży. Nie zdąży, nie ma szansy. Panowie, dziękujemy Wam za zaproszenie i za dobry trening, a Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się na boiskach i w kolejnym odcinku w środę o 17. Do zobaczenia. Do zobaczenia, tylko Górnik.